wielkie wydarzenie dla środowiska kultury, ale myślę w ogóle wydarzenie społeczne dla społeczności Koszalina, choć nie tylko, bo Koszalin jako centrum Pomorza promieniuje i oddziałuje również na okoliczne miejscowości i okoliczne społeczności. Mianowicie dziś inaugurujemy trzecią edycję Koszalińskiego Kongresu Kultury. Bardzo dziękuję Państwu za liczne przybycie na to wydarzenie, mimo pory, mimo tego, że jest piątek. Witam wszystkich przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mamy tutaj przedstawicieli samorządu. Przedstawicielem pana prezydenta jest zastępca prezydenta Koszalina, pan Przemysław Krzyżanowski. Witam bardzo serdecznie. Stąd, szanowni państwo, bardzo się cieszę. Nie ukrywam, że długo czekaliśmy, bo pandemia, na tą trzecią edycję. W końcu się doczekaliśmy. Trzeci Kongres Kultury w Koszalinie. To jest bardzo ważne, że my jako środowisko koszalińskiej kultury chcemy, potrafimy i rozmawiamy o kulturze. Bo najgorszą chyba strategią, jeżeli chodzi o dziedzinę kultury dla samorządu w ogóle na terenie całego kraju, jest to, by tą strategię obrać, później zaszyć się w swoich gabinetach i się cieszyć, że jest tak fajnie. A nie o to chodzi, bo przecież wiadomo, że takie spotkania, które my organizujemy w tej trzeciej edycji, to są spotkania, w których ścierają się różnego rodzaju opinie, bardzo różne opinie. Niektórzy karcą, niektórzy chwalą, niektórzy mają znakomite pomysły i mnie bardzo cieszy to, że po tych kongresach, które miały miejsce już wcześniej, zawsze ten urobek jest wykorzystywany. Bo tak było po pierwszym kongresie, po drugim, że wykorzystujemy to wszystko, o czym tutaj mówimy, o tym wszystkim, co Państwo mówicie, co Was boli, jakie macie uwagi, jakie macie propozycje i jesteśmy dzięki temu mądrzy Waszą mądrością. Trzeci Kongres Kultury uważam za to. Jako reprezentant całej grupy bardzo dziękuję wszystkim, którzy się tu pojawili. To super przyjemność, zaszczyt, to jest dla nas coś bardzo, bardzo fajnego. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo dziękuję tym osobom. Dziękuję Natalii, dzięki której złożyłem wniosek. Więc ta wystawa jakby udała się oraz Magdzie, która dała mi mnóstwo materiałów. Jeśli chodzi o cały koncept mojej wystawy, głównie polega na tym, że tak naprawdę my żyjemy w powidokach miasta, które funkcjonowało tutaj kiedyś. Było to miasto, które zdecydowanie było miastem na pewno częściowo bardziej kolorowym niż obecne, jeśli chodzi o ulice i światła oraz murale. Ten koncept był piękny, chciałem go trochę przybliżyć. My żyjemy w powidokach tego miasta, tamto miasto żyło w powidokach innego miasta. Więc tak naprawdę mam nadzieję, że my teraz tworzymy powidoki dla osób, które za 60 lat też będą tu tworzyć. I tak naprawdę kończąc, to uważam, że super ważną rolą, która jest bardzo istotna też dla naszego procesu, to rola takiego miejskiego archiwisty rzeczywistości. Te osoby, które chciałbym wymienić, to jest Krzysztof Sokołów, to jest Andrzej Ciesielski, to jest Gabriel Kamiński, to też Władysław Kasior, który to sprowadził dokumentację i dzięki temu tak naprawdę mogliśmy te prace tworzyć i opierać się na ich obrazach. Wydaje mi się, że to tyle. Super. Dzięki.